Chcę być księdzem w całości. Zrobiłem sobie taki prywatny ślub, który, jak widzicie, kontynuuję, że nie będę miał prywatnego czasu. Bo dla mnie zrezygnować z pieniędzy to żaden problem. Dla mnie być posłusznym, jestem trochę pyszny, więc trochę problem jest, no ale się tam temperuję. Życie w celibacie, no umówmy się, w tym sensie takim typowo seksualnym po 40, czy tam około 40, to już jak się nie ćwiczy, to już szału nie ma. To nie jest jakiś mega problem. Nie wiem jak kolega, ale... Chyba, że jestem jakiś... Może coś z moim libido jest nie tak. Czekam na andropauzę. Może coś się wydarzy. W każdym razie postanowiłem sobie, i to już mówię bardzo poważnie, że nie będę miał prywatnego czasu. Że będę starał się nigdy nikomu niczego nie odmówić. Sensownego, rzecz jasna. Czyli jeżeli ktoś się będzie chciał wyspowiadać, to choćbym padał na pysk, to go wyspowiadam. Chodzi mi o takie kapłańskie rzeczy. I tutaj chodzi o tak zwane obowiązki stanu. I to muszę Państwu powiedzieć z ogromnym naciskiem, że w katolicyzmie w ramach tej wolności sumienia obowiązki stanu wyprzedzają obowiązki religijne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest wkręcony potwornie w jakąś wspólnotę, na przykład w neokatechumenat, przy całym szacunku dla neokatechumenatu, ale przez to zaniedbuje swoją rodzinę, to absolutnie nie zyskuje łask, tylko wręcz przeciwnie, grzeszy. Jeżeli któraś właśnie z tych panienek, o których mówiłem na kazaniu, klaskała w łapki i była szczęśliwa i szukała po prostu wsparcia psychologicznego, a zaniedbała maturę, czy zaniedbała studia, a to był jej podstawowym obowiązkiem stanu w tym momencie, to żadna zasługa. Inaczej, jeżeli ja albo Piotr jako księża decyzjalni udawalibyśmy mnichów, okładali się pejczami, leżeli krzyżem, a nie spowiadali was, nie odprawiali najświętszej ofiary, nie służyli wam sakramentalnie, bo od tego jesteśmy. Albo ja, jako odpowiedzialny za hospicjum, leżałbym w tej hospicyjnej kaplicy i się za tych moich chorych modlił, a nie żebrał tutaj. I oni by umierali bez sakramentów, bez pojednania z Panem Bogiem, to naprawdę mogę się już skończyć. To już jest naprawdę kompletny finał mojego bycia księdzem i tak naprawdę bycia człowiekiem, bo ja tego przecież nie oddzielam.